Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewa Kresja i w dzisiejszym odcinku temat, który rozgrzał moje social media, czyli kiedy on jest fit, a ona jest fat, tak jak w moim przypadku. A to jest dobry moment, żeby kliknąć teraz subskrypcję i dzwoneczek, bo kolejne odcinki się samo sobie przypomną w środę o 15 i w sobotę o 15. A jeśli chcecie sprawić mi przyjemność tu i teraz, to dajcie łapkę w górę. Uwielbiam je. Dodałam ostatnio na Instagrama zdjęcie, gdzie jestem w kostiumie kąpielowym, mój mąż jest ze mną i powiedzmy wziął mnie na ręce. W wodzie to żaden wyczyn podobno, ale jednak. I co się okazało, że to zdjęcie dosyć mocno chwyciło w internecie i zauważyłam, że to nie tylko mój związek dużej dziewczyny z fit facetem tak burzy w internecie, ale również innych dziewczyn. Była TikTokerka, która również ma wikinga, po prostu wyrzeźbionego młotem Thora, tak to się mówi, owszem. Mam tutaj specjalistę od tematu, więc tak, dokładnie tak. No, wygląda powiedzmy jak typowy model i dziewczyna, która jest duża, taka jak ja zresztą, ha, w podobnym nawet rozmiarze, no i to strasznie ekscytuje ludzi. A tak bardziej na naszym podwórku, no to przykład Tomasz Kamel, którego partnerki, między innymi Kasia Niezgoda, no też były w większych rozmiarach. To zawsze budzi jakieś kontrowersje. Ale kiedy widzimy dużego faceta z laską po prostu top model, to po prostu się mówi: o, on ma hajs. Kurde, wkurza mnie to strasznie. Oczywiście te komentarze również pojawiły się u mnie od samego ślubu, kiedy zdjęcia z ceremonii obiegły internet. Wtedy była supermodelka, więc się wszystko klikało. Mój mąż również, jak szalony. Komentarze były: ile mam hajsu? Albo że już było postanowione, ja mam dużo hajsu, więc on poleciał na hajs. No, nie muszę się Wam tłumaczyć, ale zrobię to i powiem Wam, że mamy intercyzę. Nikt tutaj nie leci na niczyj hajs. Pojawiają się również komentarze, o, przykład, na Pudelku non-stop wałkują biedną Dominikę Gwit i jej męża. Już w tak obrzydliwy sposób dają te tytuły, że no, nie rozumiem tego pastwienia się. Ten akcja Stop Hate to jest w ogóle jakiś chyba tam bullshit na tej stronie. I wchodzę w sekcję komentarzy i czytam. Feeders. No, jakim trzeba być człowiekiem, żeby analizować, dlaczego ktoś jest z kimś? Okej, można być fetyszystą, nie wiem, fit ciał, grubych ciał, to jest normalne, każdemu się podoba co innego. Ale sugerowanie takich obrzydliwych rzeczy, że nie wiem, mąż tej, a tej to jest na pewno feeders, no bo kto by się w grubej zakochał? Od razu mówię, że to nie jest tak, że po prostu to był jedyny mężczyzna, który na mnie spojrzał. Nie, nie mam problemu, mimo że jestem dużą dziewczyną. Chciałabym powiedzieć wszystkim mizoginom, że grube laski mają powodzenie i niekoniecznie u fanów BBW z filmów dla dorosłych czy feedersów, tylko po prostu czasami to jest nasz urok osobisty. Wygląd też się może spodobać. Waga może mieć znaczenie, ja nie mówię, że nie ma, bo nie oszukamy jednak tego, co nam się podoba fizycznie. Tego się nie da oszukać. I ja też rozumiem, teraz to będzie kontrowersyjne, bardzo, ale rozumiem, kiedy powiedzmy, czy to mężczyzna tyje i przestaje się podobać kobiecie, z którą jest i odwrotnie. I tak jest, to jest nasza, nie wiem, fizjonomia, jakieś coś, nad czym nie możemy chyba zapanować. I to zabrzmi okrutnie, ale jestem w stanie uwierzyć, że po prostu kobieta może się też przestać w pewnym momencie podobać swojemu wieloletniemu partnerowi. Ale warto powiedzieć, że fundamentem udanego długoletniego związku nie jest sam pociąg zwierzęcy, taki seksualny i tylko to, no bo to nie są podwaliny dobrego związku. Nie tylko na tym się opierają. Znaczy może niektóre związki się na tym tylko opierają i współczuję. Aczkolwiek jednak, kiedy jesteśmy z kimś, to raczej na dobre i na złe. I mój mąż, jego fizjonomia również się zmieniała. Ja go poznałam, jak był takim bardzo szczupłym mężczyzną. Potem zmienił się w bardziej takiego fit, bardzo dużo trenował. Potem przyszedł COVID i zamknęli jego sekcję, on trenował ponad 10 lat z sztuki walki i rzeczywiście jego wygląd również się trochę zmienił. Teraz znowu wrócił do treningu, więc znowu się zaraz zmieni, ale
nasze uczucie się nie zmienia. Jest cały czas takie same. Ja również, kiedy się poznaliśmy, byłam świeżo po dukanie. Nie wiem, że byłam zrujnowana psychicznie, to i fizycznie, aczkolwiek ważyłam trochę mniej. Potem przytyłam, potem znowu schudłam. Teraz jestem w mojej szczytowej wadze, chyba tego nie da się ukryć. Dużo osób zauważyło, że jestem całkiem spora. Owszem, nie jest to moja ulubiona waga, ale myślę, że to jest świetny temat na vloga. Myślę, że moją wagę kolejny raz możemy umówić na vlogu, a tutaj skupmy się jednak na miłości. Jestem osobą publiczną i wymaga się, znaczy niektórzy ode mnie wymagają jakiegoś tłumaczenia się ze wszystkiego. Nie muszę tego robić, robię to z własnej woli. I jeśli mogę powiedzieć to na głos, myślę, że mogę, nikt mi nie zabroni w tym momencie, mój mąż wcale nie jest fanem dużych kobiet. I nadal nie wyrzucił mnie z domu. Sukces! Nie, słuchajcie, prawda jest taka, że mój mąż mnie kocha również za inne cechy. Nie tylko za mój fizyczny wygląd. Mam cudowny oczywiście pewnie charakter. Nie, po prostu się... To jest miłość, kurczę, tutaj nie wiem, jak wam wytłumaczyć, dlaczego mój mąż mnie akurat kocha, mimo że nie jest fanem dużych kobiet, a ma dużą żonę. Jak to wytłumaczyć? Tego się nie da wytłumaczyć. Zastanawiam się cały czas, dlaczego tak się klika, kiedy widać te ewidentne różnice w wyglądzie. Czy grubas może być tylko sparowany z grubasem, a fit musi być tylko z fit? Czemu nas to tak jakoś, jak nie drażni, to ciekawi i jednak klikamy artykuły o tym? No nie mówcie, że nie. Lajkujemy albo komentujemy, podoba nam się albo nas to drażni. Akurat w moim przypadku, w ogóle dziękuję wszystkim, na kilkaset komentarzy był jednak jakiś hejcik drobny, to taki bardziej w złośliwości idący niż w jakieś takie niesamowite, nienawistne treści. I to mi się bardzo spodobało, że poczułam się, wiem, to zabrzmi tak może górnolotnie, ale poczułam się właśnie, że tak, kurczę, łamię trochę tabu. Jednak te zdjęcie, które wrzuciłam na Instagram, przyznam wam się do czegoś. Było zrobione jakiś czas temu i ono teoretycznie powinno być już dawno opublikowane, ale miałam sama z tym problem. Wiedziałam, że wywoła ono różne reakcje i bałam się jakie? Co z tego będzie? I całkiem niepotrzebnie. Często słyszę absurdalne oszczerstwa na własny temat, że promuję otyłość i że zachwalam ten stan. Oczywiście to jest bzdura i muszę powtórzyć to setny raz. Nie wiem, jak bardziej wam mam przekazać, że nie jestem fanką otyłości, nie jestem fanką każdego mojego kilograma na moim ciele, wcale tak nie jest, mówię od lat o swoich założeniach odżywienia i tak dalej. A jak się w tym wszystkim odnajduje mój mąż? Mój mąż nigdy nie powiedział mi żadnego słowa, w żaden sposób, w ogóle zeschany. Jestem w szoku, że on potrafi tak ze mną rozmawiać i motywować mnie do ćwiczeń, nie ze względu na to, żebym była szczuplejsza, wyglądała i mu się podobała, tylko on się troszczy o moje zdrowie i nigdy nie dał mi do zrozumienia, że ja mu się nie podobam, czy chciałby mnie zmieniać po prostu pod swoje gusta. Nigdy tego nie było i to jest super i jestem mega dumna z naszej relacji, że jestem szczęśliwa, że tak mi się udało trafić oczywiście. Ale mój mąż jest moim motywatorem. I wie, zna mnie, wie, jakie mam problemy, też rozmawialiśmy o tym, zna moje problemy właśnie z zaburzeniami odżywiania, mój wspomniany zapał, który czasem gdzieś ucieka, gdy się pojawią jakieś problemy, tak? Skupiam się na nich i zostawiam wszystko inne i moje ciało i moje zdrowie są tym mniej ważne. On natomiast właśnie mnie zawsze motywował w pozytywny sposób. I często również mieliśmy treningi razem i bardzo się cieszę, że do nich wracamy. Kiedyś wrzucałam w story różne nasze sparingi. Nie wiem, czy ktoś w ogóle pamięta, za dużo tego nie było, ponieważ ja na treningach wyglądam... Jakoś nie jestem fanką pokazywania siebie w trakcie i po treningu, ale jeśli tego chcecie, myślę, że jestem już na tym poziomie akceptacji siebie, że mogłabym coś takiego wam też zapodać. Więc jeśli was to interesuje, chcecie zobaczyć może jakąś taką wrzutkę, to dajcie mi to znać w komentarzu. Czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie wątpliwości. A propos mojej sytuacji w małżeństwie, czy mój mąż jest ze mną dla hajsu? Nie.
czy jest ze mną bez Fidelsem? Nie. Czy cieszę się, że jestem gruba i motywuje mnie do bycia jeszcze grubszą? Nie. Na dziś to już wszystko. Jeśli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zobaczcie ten. Myślę, że jest w podobnym tonie. No i przypominam o subskrypcji i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!